Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzuję dla Was kolejny zestaw z serii LEGO Ninjago, a będzie to szkolenie w klasztorze. Zapraszam. Numer katalogowy tego zestawu to 70680, dozwolony jest od 6 lat, nazywa się Monstery Training, czyli szkolenie w klasztorze. Składa się ze 122 elementów, został wyprodukowany w 2019 roku, a jego cena katalogowa to 44,99. Ten zestaw jest najmniejszym pudełkowym zestawem z serii Ninjago Legacy, czyli coś, co było wtedy nowe i zadziwiające. No i teoretycznie nawiązuje do pierwszego sezonu LEGO Ninjago, gdzie nasi ninja stawali się ninja. Tak wygląda opakowanie z przodu. Mamy tutaj logo LEGO Ninjago Legacy. Mamy podobiznę Kaya. Jakieś takie ozdobniki z tyłu podobne do tych z 2015, z Dniem Żywiołów. Niżej mamy informacje o zestawie. W lewym dolnym rogu mamy takiegoś czarnego węża, kod QR i sezon pierwszy. Prawdopodobnie tu mamy jakieś klipy na stronie czy coś tam. W prawym dolnym rogu mamy przedstawienie naszych figurek z tego zestawu i jest to Kai i Nia. No i oczywiście w centrum opakowania mamy nasz zestaw w akcji. Na tyle, ile przedmioty ćwiczebne mogą w akcji być. Tak wygląda opakowanie od góry. Mamy tutaj logo LEGO Ninjago, numer katalogowy, nasze figurki oraz Kaya w skali 1:1. Tak wygląda pierwszy bok. Mamy tutaj logo LEGO, numer katalogowy oraz ostrzeżenia. Z drugiego boku tak samo. Od dołu mamy logo LEGO Ninjago, numer katalogowy oraz informacje, że zestaw został wykonany w Danii, na Węgrzech, Meksyku, Chinach oraz Czechach. Tak wygląda opakowanie z tyłu. Mamy tutaj logo LEGO, numer katalogowy, no i wszystkie funkcje naszego zestawu. W tym to, że możemy Nie przekształcić w Samuraja X. Mamy przedstawienie wszystkich ostrzy i broni, które znajdują się w tym zestawie. Oraz tego, że mamy jakiś badyl, dzięki któremu możemy poruszać naszym Kajem. No i otwarcie. No dobra, tak się chyba tam nie dostaniemy. Nie, czemu to się tak... Dobra, nieważne. Otwieramy nasz zestaw. W środku znalazłam dwa nieponumerowane woreczki z klockami. Jeden taki podziurawiony woreczek z samymi złotymi ostrzami. No i instrukcja, która w gruncie rzeczy jest wielka, nie wiem czemu. I nie wiem, może tam gdzieś w środku jeszcze się znajdą naklejki, chociaż z tego co widzę to raczej nie, więc czyżby był to set bez naklejek? Przekonamy się. No dobra. Więc. Raz, dwa, trzy. No dobra, więc to wygląda złożony już zestaw, ale zanim się nim zajmiemy, to zajrzyjmy jeszcze do instrukcji. Instrukcja w gruncie rzeczy jest duża. Myślę, że nawet za duża jak na taki mały zestaw. No, więc mamy logo LEGO Ninjago Legacy, mamy nasz zestaw, tutaj mamy reklamę LEGO Life. Tutaj mamy komiks, jak powinno się składać zestaw. Dalej mamy znowu reklamę LEGO Life i tego, że tam są instrukcje chyba online. Jakby... Wiecie, dzieci XXI wieku przecież nie używają papierowych instrukcji, bo po co? Karetki w tle bardzo mnie lubią. Mówię wam, one robią wszystko specjalnie. No dobra, więc zaczynamy budowę od figurek. Dalej mamy tego treningowego robota. Później mamy... To, czego nazwać nie umiem. Później mamy to trzymadło, które zresztą ma strasznie ciekawe elementy. No i dalej robimy ten worek treningowy, który w gruncie rzeczy trochę mi się wydaje, że jest za wysoko.
No, się zaraz dowiemy. No dobra. Ta wygląda złożony już zestaw. Z dołu mamy reklamę Lego Life. Później jest reklama strony Ninjago chyba. I tutaj mamy klipy z pierwszych sezonów. Dalej mamy inne zestawy z tej serii. Mamy nowe złote bronie, w sensie nowe złote bronie i stary miecz ognia, który nigdy się nie starzeje, bo od zawsze wyglądał świetnie. No i mamy wszystkie zestawy i właściwie to mi się... kupiłam ten najmniejszy, bo po pierwsze najtańszy był. No i po drugie zawsze chciałam mieć po prostu... Bardzo często po prostu budowałam świątynię z Ninjago i zawsze próbowałam sama właśnie zrobić te wszystkie treningowe badziewia. Ale z lepszym lub gorszym skutkiem. Z wiekiem moja kreatywność wygasa, więc dobrze, że kupiłam sobie zestaw. No i błyskawica mi się podoba w zasadzie, bo wygląda naprawdę o wiele lepiej niż ta pierwsza. No i ewentualnie te motorki z Kajem i Zainem. No i mamy tutaj dwie złote bronie, co nie wiem, myślę, że to jest mało spotykane. Bo jakoś sobie nie przypominam, bo na pewno były wszystkie, albo po jednej w którymś zestawie, ale nigdy się nie spotkałam chyba z tym, że były po dwie złote bronie w jednym secie. No i dalej mamy spis elementów. No i z tyłu mamy Win i Lloyda z The Ninjago Movie. No dobra, więc skoro instrukcje mamy już za sobą, to przechodzimy do naszego zestawu, a zaczniemy od figurek. Okej, więc pierwszą figurką jest Nia w stroju ninja, potem zajmiemy się tą w stroju samuraja. No i tak, Nia jest wyposażona w taki miecz, no po prostu w taką broń, która ma takie haki właściwie, zakrzywione ostrza z obu stron. Mamy ciekawy kolor rękojeści jest, nie powiem, że nie, bo to jest taki grafitowy, taki niby taki ciemno-szary, niby metalowy, ale jednak nie. To się metaliczny, ale jednak nie. Nie wiem, jakoś taki ciekawy. Same ostrza są ciekawe. Dobrze by się sprawdziły w kosie wstrząsów. Myślę, że o wiele lepiej niż to, co teraz dostajemy w tych zestawach. Więc tak to wygląda. Właściwie to mogę to sprawdzić. Podwędziłam kosę wstrząsów. Oczywiście tą pierwszą, bo jak żeby inaczej. Tylko, że trzeba użyć tutaj innej przejściówki, bo to by wyglądało dziwnie, więc użyjemy tego. I jakby ten kijek był krótszy, albo rękojeść, nie wiem, jakoś inaczej to by to zrobili, to by wyglądało dobrze. Więc można tak zrobić w gruncie rzeczy. Ale jednak myślę, że zostanę przy oryginale. Więc tak wygląda jej broń. No a jeśli chodzi o samą Nię, to jest to Nia w stroju ninja wody. I zawodniście jej strój nie wygląda. Mamy te nowe chusty, które w gruncie rzeczy działają na podobnej zasadzie to te pierwsze. Czyli, że jeśli założy się na figurkę, to nie można jakby nią poruszać tą chustką razem z głową. Więc jeśli się źle ustawi twarz, to potem kończy się w ten sposób i ona ledwo, właściwie no ledwo obraca się, ale jednak jest ten opór i to mają wspólnego. I szkoda, że nie dali nam haczyka na broń, bo to by było bardzo fajne. Aczkolwiek sam kształt tych masek jest niezły, więc to muszę przyznać, że jest niezły. W każdym razie cały jej strój jest taki wiśniowy, no i ma te wstawki takie błękitne. No a jeśli chodzi o jej twarz, to wygląda tak. Mamy ten pieprzyk, nie wiem po co. No i tak wygląda Nia i jest uśmiechnięta tak zadziornie, myślę, z pewnością siebie. No a tutaj jest uśmiechnięta ładnie i szczęśliwa.
Tak wygląda jej tors z przodu. Mamy tutaj kimono z smokiem. Złotym. Mamy pas i tutaj mamy taką kokardę zawiązaną. Mamy sandały. I tutaj mamy jakieś też ozdobniki, te niebłękitne, żeby było ich więcej, to dali tutaj na kolanach. Mamy czarne rękawice, tutaj dalej idzie ten kimono, strój. A z tyłu mamy jej symbol. No i resztę tutaj tego smoka, który idzie jej przez cały strój. No i tutaj mamy jeszcze resztę paska. No i dobra. Więc to była Nie w stroju ninja i teraz zobaczmy Nie w stroju samuraja. Okej. Okay. Nie zaskoczę was raczej, że stara wersja mi się bardziej podobała. Tutaj to było inne. To jest jakieś takie... Nie wiem, ale nie podoba mi się to zbytnio. Jakieś takie nieproporcjonalne. Mamy hełm. Tutaj ze szczęką starą, więc bardzo fajnie. No to jeszcze ratuje to, że przynajmniej te samurajowe hełmy są takie same. No i mamy tą kendo zbroję, tym razem czerwoną. Nia normalnie miała chyba czarną, ale jakoś ciemno-szarą, z tego co pamiętam. Jako Samurai X i tamta wersja mi się o wiele bardziej podobała, ponieważ to się wszystko zlewa w jedno. Jej strój jest ciemno-czerwony, a zbroja jest czerwona, kask czerwony, w sensie czarno-czerwony i złoty, więc nawet jeśli ta zbroja, nie wiem, miałaby jakieś złote wstawki, typu na przykład na ramienniki, to bardziej by to pasowało i jakbyśmy dostali na przykład, nie wiem, inny strój do samuraja, albo po prostu, nie wiem, jeśli by po prostu pomyśleli o tym, że Nia będzie się zmieniać w samuraja, to daliby jej inny kolor stroju. Albo w ogóle nie robiliby z niej, kurde, ninja wody. Ale dobra. No więc tak to wygląda, jeszcze wam poobracam. Jeszcze tutaj dam jej broń, żebyście mogli sobie porównać, jak to wygląda. Zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda nieźle w zasadzie, z tą bronią nie jest aż tak źle. No dobra, więc to była Nia, a teraz możemy zająć się Kajem. A więc tak wygląda Kaj, nasz nieszczęsny. I to, co mnie naprawdę zdziwiło, to to, że zmienił się wygląd katan. I on, nie wiem, jakoś specjalnie to nie są katany, tylko ostrza, które myślałam, że są bardziej przystosowane do tego, żeby ewentualnie wykorzystać je w jakiejś budowie czy zestawie. Bo to jest teraz miecz jednoręczny, z czego katany w Ninjago były dwuręczne. No i miały tutaj takie ładne ozdobniki i były fajne. Te są jednoręczne. No i tak jak mówię, bardziej nadają się do wpychnięcia w jakiś zestaw jako ozdobnik, ewentualnie wyposażenie wojenne, wyposażenie jako broń po prostu. Ale to w pojeździe albo cokolwiek, bo nie wiem, moim zdaniem to wygląda dziwnie. Ale to może dlatego, że po prostu się przyzwyczaiłam do tych starych. No ale nie wiem, one też na pewno będą miały jakieś swoje zastosowanie, nie powiem, że nie. No i tak wygląda nasz Kaj. Mamy tą samą maskę, tym razem on ma taką ciemno-czerwony tutaj opaskę, resztę stroju ma czerwoną z czarnymi i złotymi wstawkami, które w ogóle są bardzo ładne, ale te stroje są strasznie bidne i niezbyt mi się podobają w zasadzie, bo bywało naprawdę świetnie w Ninjago, typu Skybound, te duchy, już nie pamiętam jak się nazywał ta seria. Skybound były najlepsze stroje. No dobra, no to no tak wygląda jego twarz. Jest wkurzony, ma swoją bliznę, jakiś plaster. No i ogólnie jest wkurzony jak tutaj nasz zrozumiały chłopaczyna. Tak wygląda jego druga twarz. Jest tak nerwowo uśmiechnięty. Może trochę przestraszony nawet. No i tak wygląda jego tors. Mamy
również smoka, inaczej ułożonego niż na stroju Nii, idzie mu tutaj jeszcze na nogi. On ma z kolei pasek normalnie zawiązany, tutaj znowu ma na kolanach jakieś też ozdobniki, no i znowu te sandały. Spoko. No i mamy to kimono, z drugiej strony mamy jego symbol, no i tutaj owinięty ogon smoka, co mi się z kolei bardzo podoba. Więc co na plus, z kolei przy Kaju nie mamy dokończenia paska. No dobra. No i w zasadzie to na tyle, jeśli chodzi o Kaja. Z nim nie mam tutaj więcej nic do gadania. I teraz chciałabym bardzo serdecznie wam przedstawić prawdziwego Kaja i prawdziwą Nię. A więc tak wygląda nasze rodzeństwo. Tutaj, no oczywiście z Nią jest problem, że ma totalny strój, ale bardziej ciekawy jest Kai. Tak wyglądają różnice między nimi. I te nowe stroje strasznie się tak zlewają. Szczególnie ten Kaja. A ten po prostu jest dobry i fajny. Jeśli chodzi o Nię, to jestem załamana pomysłem, żeby zrobić z ninja wody. Więc jakby nie odzywam się na ten temat. W każdym razie również jest to wkurzające, że Kai ma bliznę z drugiej strony, bo nowy Kai ma bliznę przy prawym oku, a ten ma bliznę przy lewym oku, co mnie wkurza, bo nie wiem czemu tak jest. Nie powinno tak być. W każdym razie tak wygląda porównanie, tak na szybko, żebyście wiedzieli, co żeście stracili kiedyś. A teraz zajmiemy się całą resztą zestawu. Swoją drogą tak wyglądają elementy zapasowe i jest ich niebezpiecznie dużo. Ale wszystkie są pojedyncze, więc wychodzę z wniosku, że tak powinno być. No dobra, więc pierwszą rzeczą na naszej liście jest ten oto trzymaczek do minifigurek. Przedmiot bardzo ciekawy i prawdopodobnie na początku on był wykorzystywany tylko w tych zestawach typu filmmaking z The Lego Movie czy coś takiego, z tego co kojarzę. Ale one były chyba takie przezroczyste, one chyba były tylko takimi przezroczystymi patykami. A tutaj mamy jeszcze jakby funkcję ruchu tej figurki. No więc tak wygląda to coś. Mamy tutaj... Czy to się jakoś profesjonalnie nazywa? Halo. W każdym razie mamy rękojeść i za to można chwycić. No i tutaj są takie dwa elementy połączone. Z elementem, którego chyba nie wyjmę, ale jest ten szary element. I ten, który się obraca. No i mamy tutaj oponę od taczki City, więc tak to działa. Więc weźmy sobie Kaja. Na przykład. Wczepimy go tutaj. No i tak to wygląda, trochę się trzęsie. Właściwie to bardzo się ryja. W każdym razie chodzi o to, żeby on się tutaj tak obracał. Można to traktować jako, czy ja wiem, spin jitsu. A więc tak to wygląda. Jest to ciekawa rzecz i na pewno funkcja zestawu. Aczkolwiek, nie wiem, nigdy mi nie przeszkadzało trzymanie tych figurek w ręce i bawienie się nimi tak. Więc jakby w moim życiu to nic nie zmienia, ale bardzo ciekawa rzecz. Drugą rzeczą w naszym zestawie jest stojak na zbroję samuraja. No i hełm trzyma się na stożku czerwonym. Później zbroja trzyma się na takim palu. No i mamy podstawkę i tu stoi. I nasza broń, nasza zbroja może się tak sobie prezentować. W sensie zbroja Nii. No i tak to wygląda. Też jakiś element ozdoby, no i jest po prostu, gdzie tą zbroję trzymać, więc na plus.
Kolejną rzeczą jest treningowy manekin, robocik, cokolwiek to jest, nazwijmy go Borys. Więc Borys ma ten stary kapelusz mistrza Wu, bo dalej on miał jakieś złote, czy coś tam, jakieś się podziwia. No i tutaj mamy jego głowę, czyli po prostu brązowy klocek. Dalej mamy, tutaj mamy jego rączki i mamy nóżki i jest na podstawce, żeby po prostu nam się nie wywalił. Chociaż zróbmy test tryknięcia. No i on jest wyposażony z kolei w takie oto sztylety i są to sztylety nowego typu. Sztylety starszego typu były krótsze i trochę grubsze, miały to ostrze. Natomiast te mi się o wiele bardziej podobają. Można je traktować, nie wiem, z punktu widzenia minifigurki można je traktować jako, nie wiem, takie małe szoto. Kto to wie. Ale one z kolei są jednoręczne, a mają tą zdobioną rękojeść, a nie tak jak te Ukaja. Więc nie wiem, to jest dosyć dziwne i niezrozumiałe dla mnie. Ale sztyleciki bardzo mi się podobają. No i tutaj możemy mu to dać do rąk i tak to wygląda. Szkoda, że nie może się obracać, szkoda, że spindzicu mu nie dali. Bo to... Ja mam pomysł, poczekajcie. O, to jest coś fajnego. Patrzcie to. To mi się podoba. No, nie, nawet nie wiem, czy to nie był przypadkiem zamysł, chociaż raczej nie. Kolejną rzeczą jest to stanowisko treningowe. No, coś takiego było w serialu w każdym razie. I... No, tak, to się kręci. Stoi. I chciałabym zobaczyć, na jakiej wysokości jest figurka. No moim zdaniem powinno być to trochę niższe. Ale dobra. Niech im będzie. W każdym razie jest to przyrząd ćwiczebny. No i tak wygląda. W zasadzie wygląda dobrze. Tutaj jeszcze... W zasadzie można tutaj jeszcze coś dodać. Ale... coś doczepić. Ale w zasadzie... Nie, moim zdaniem to powinno być niższe trochę. Bo Kai nie ma jakby dostępu do tych dwóch kijaszków, więc tylko trenuje na tych dwóch. Chyba, że by podskoczył, to fakt, ale nie, moim zdaniem jest to trochę za wysokie. Ale to jest Lego i tutaj to nie musi mieć sensu. Ani zastosowania w prawdziwym życiu. Ostatnią rzeczą jest to stanowisko z... workiem treningowym. I problem z tym może być, ponieważ to jest ewidentnie za wysokie. I to jest naprawdę tylko głowa jakby. Tylko głowa jakby jest na wysokości tego, że może w to uderzyć. Więc to jest na pewno do kopniaków albo nie wiem co. W każdym razie worek powinien być większy o jeden ten czerwony element, co najmniej. Albo po prostu to być niżej, no bo to jest bez sensu. I sorry za to światło, ale słońce mi zgasło, więc jakby... No, więc to może być problem. W każdym razie to wygląda świetnie, ponieważ oprócz tego worka, który mi tu dynda i nie przeszkadza, to wygląda świetnie. Ta... ściana z tyłu się obraca i fajnie by było, gdyby tutaj z tyłu, nic nie widzicie, gdyby tutaj z tyłu było coś ukryte. Na przykład jakieś ostrze albo jakiś artefakt, cokolwiek, to by było mega fajne. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Tutaj są fajne rzeczy. Ponieważ mamy takie dwa miecze, takie, jak się nazywa, szablo podobne, ostrza, maczeta taka. W każdym razie bardzo mi się podoba ten miecz i
Ogólnie to jest ostrze samo w sobie, więc bardzo fajna sprawa. Szkoda, że nie jest srebrne. Srebrne by mi się chyba trochę bardziej podobało. W każdym razie wygląda to świetnie i dobrze robi za ozdobę do tego stanowiska oraz fajnie się prezentuje jako broń. Zobaczmy, jak to wygląda z figurką. No, rękojeść jest za duża, więc ja bym dała to bez tej rękojeści i wtedy byłoby to trochę bardziej proporcjonalne. Chyba żeby, no dokładnie, chyba żeby wymyślili po prostu mniejszą rękojeść. Co wątpię, że zrobią, więc niech zostanie w ten sposób. Ja muszę zapalić światło, żeby było przynajmniej trochę lepiej. No więc to jeszcze pokażę jeszcze raz, bo nie wiem, czy mogliście to dokładnie zobaczyć. Tutaj mam ten tył. I tak to wygląda. Właściwie zauważyłam, że zgubiłam element i czemu mi nie mówicie o tym? Odpadł mi tutaj. O, to mi odpadło i teraz to wygląda jeszcze lepiej swoją drogą. Więc mamy tutaj ten element od hełmu samuraja. Na takim tym i tak to się prezentuje. Ten worek się rusza w prawo i w lewo. Dynda sobie. I szkoda, że na tych płytkach nie ma jakiegoś nadruku, bo nie wiem, jakoś kiepsko to wygląda po prostu. Nudno w sumie. No ale ogólnie budowla mi się bardzo podoba, tylko ten worek jest za wysoko, albo jest po prostu za mały. No więc dobra, to urządźmy sobie scenerię naszego klasztoru. Okej. To tutaj sobie stoi Kai. Tutaj Nia z tym czymś. Dobra, niech stoi tutaj. No i myślę, że możemy przejść do podsumowania. Podsumowując, zestaw to naprawdę fajny pomysł. I jest to swego rodzaju zestaw uzupełniający dla jakiejkolwiek budowli, którą chcielibyście zrobić, typu klasztor albo inne tego typu rzeczy, co przyda się właśnie i nastąpi w moim przypadku, ponieważ od zawsze bardziej mieszam w pojazdy, w budowanie pojazdów bitewnych, jak to zwykle w LEGO bywa, tylko zawsze lubiłam właśnie te wszystkie świątynie i budowle tego typu rzeczy, więc zawsze chciałam mieć taki set i nareszcie właściwie, nareszcie coś takiego powstało, więc się cieszę. I w zasadzie dopatrzyłam się 2 wad, takich, które nie są wadami kolorystycznymi i pomijając figurki, których nie znoszę, to jest za wysoko. Albo też brakuje po prostu tutaj jednego tego beżowego elementu zamiast podstawki. No i ten worek jest za mały i też jest za wysoko. I to właściwie są te rzeczy, które mi się nie podobają. No i ewentualnie te nowe miecze Kaja, bo one są jakieś dziwne. W każdym razie te miecze z kolei. O, sorry, Kaj. Nie spadaj. Okej. Okay. Bo z kolei te ostrza Nii są bardzo fajne. Więc to w sumie takie 3 minusy. Swoją drogą to można wykorzystać również jako broń. Nie wiem, czy Nia o tym pomyślała, żeby sobie odczepić to z hełmu i rzucić tym w kogoś. Zobaczymy, czy może to nastąpi. W każdym razie jest nowy sezon Ninjago. Ten z grami i tego typu rzeczami. Widziałam jedną scenę i w zasadzie to nie jest to złe zbytnio. Ten sezon. A, no i mamy to. To też jest jakiś plus, bo funkcja do zabawy. No i coś nowego. Bo ten sezon z łowcami smoków mi się nie podobał. Tam jeszcze potem był sezon. Nie, to był wcześniej chyba sezon Synowie Garmadona i te jakieś maski Oni i coś tam, to mi się w ogóle nie podobało. No i ten sezon z grami wydaje mi się, że nie będzie taki zły. Bardzo mi się podoba antagonista
i chciałabym go mieć, ale on jest chyba w jakimś większym zestawie, więc to się dopiero zobaczy. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!